Dodatkowym serwisem oraz opcją w Acrobacie 11 jest usługa Podpisz. Zerknijmy, jak to działa. Otwieram formularz. Widzę tutaj moje pola, w których mogę się podpisać. Przechodzę do opcji Podpisz i mogę dodać tekst właśnie tam, gdzie mój klient lub moi partnerzy mają się podpisać. Mogę dodać tekst lub na przykład dodać symbol zaznaczenia. W tym momencie możemy zrobić taki symbol tutaj. Lub umieścić własny podpis w tym momencie. Tuż stworzyłem własny, ale możemy sobie zmienić zapisany podpis. Tu mogę wpisać mój własny podpis. Na przykład taki, coś w tym stylu. Zmienić styl podpisu. Lub na przykład narysować swój podpis. Użyć obrazu, certyfikatu, lecz powiedzmy akceptuję to i mogę sobie tutaj to zapisać. Fantastycznie. Mogę wysłać podpisany dokument właśnie używając serwisu Adobe EcoSign i tym samym poprosić innych, by przeczytali ten dokument, podpisali go także. I tym wiem, że nasza komunikacja tak jakby tutaj działa. Muszę wpisać nasz adres, numer faksu lub adres odbiorcy, nazwę dokumentu, tą wiadomość. Dostarczam w tym momencie to moim klientom, moim znajomym, moim kolegom. Oni to podpisują, używając readera oczywiście. I The EcoSign dostanie ten nasz dokument, przesyła jeden do mnie, także każdy z nas ma ten dokument właśnie podpisany. Tu mam też opcję poproś innych o podpisanie, czy wymagane są podpisy innych osób i tak dalej, i tak dalej. Mogę także pracować z certyfikatami, jeżeli mam takie certyfikaty, jeżeli chodzi o serwis, mogę to także tutaj potwierdzić, zatwierdzić i mieć te dokumenty tak jakby wymienione między moimi klientami, między użytkownikami tego PDF-u.